Państwo, dojeżdżamy do Ugady. Jeszcze chwila została nam, co prawda. Natomiast już tutaj można jest nie widać w oddali, jakie zakrywania. Checkpoint, który byśmy pokonali chwilę temu, też był takim jakby, nie wiem czy wstępnym, ale głównym wpuszczającym do strefy Hurgady, szeroko rozumianej jakby okolicy. Zatem blisko, blisko, coraz bliżej. Dzielek mówi, że 8 musimy, ale do czego 8 musimy? Do zjazdu. Do zjazdu na drogi, na drogę prowadzącą w głąb, tak, w głąb miasteczka, tak? No dobrze. Słoneczko, widzimy się już uchyli, 5.17, zachód turystycznie 18.30, aż my są bardziej na wschodzie kraju niż Kair, więc można być kapeczkę wcześniej, może nawet ten zachód mieć miejsce, tak jeszcze tak było kapeczkę wcześniej, tam jakśmy sobie pod Sajno jechali, więc myślę, że powinniśmy przed zmrokiem do naszego miejsca noclegowego dotrzeć, naszego apartamentu nomen omen. Wszak nie połazimy się na all inclusive. Już on musi pogotować, śniadanie zrobić sam, musi obiad sam się zrobić, kosmę zrobić sam, to all inclusive go nie interesuje, bo nie nuda. Więc mówię, dobrze, ale jak tak ma być, to proszę bardzo, ja pomyślę tego. Więc all inclusive to nie jest, ale nie dużo, tutaj chodzi o to, żeby mieć autonomię, po prostu żebyś sobie tutaj wybierać, co się kiedy chce zrobić, a nie jak te małpki wzo lecieć na godzinę i w ścisku, w tłoku gdzieś tam, prawda, ten urlop spędzać, więc zobaczymy, jak nam to wypadnie. Więc jest to apartament w jakimś takim budyneczku, też kameralnym, w miarę nie jakimś kompleksie, molochu. Na budynku wyglądało to fajnie, zobaczymy, jak to będzie w praktyce. Zresztą zobaczycie, drodzy oglądacze, wkrótce, w kolejnych odcinkach, więc wszystko przed nami. A póki co, okolice Hurgady, zachodzące słońce i ciekawe, egzotyczne, jak dla nas, widoki. Ja dalej prosto zjeżdżę, tak? To jeszcze nie jest wszystko ten moment, żeby ktoś tutaj zjeżdżać, tak? Dobrze, proszę Pani, jak Pani tak mówi, ja tak jadę. 5,2. Cudownie. Czuć ropą. Surową ropą. Nie dieslem, tylko taką ropą. Znaczy, przetworzoną. A inaczej, troszkę inaczej. To oaza. Właśnie oaza, tak. Zgadza się. Paweł jest taka oaza, ale jest. Nie ma co przyrzucać. Tam jakaś droga w dole jedzie obok nas. Czy ty to widzisz tam w tych swoich navigation? Jak te drogi są prowadzą do Rzymu, tak? Wszystkie drogi. Wszystkie prowadzą drogi do Hurgady. No nie wiem, jak tak mówisz. To pewnie tak jest. Ale nasza mądra nawigacja dobra, to jest najbardziej wątpliwe. No się przekonamy. Tu to coś się zepsiło panu autobusowi, czy pan autobus coś poszedł? Jeden. No dobra, nie o to.
No i pokaż sobie, co ja mam dalej zrobić. Jak ja mam zjechać, to co ja zjadę, no i co, no a prosto widzę. Tak, tak. Ale pokaż się sprawę, nie widzę na tej mapie, co ty mi coś macha, czyli... Ta droga jest 600 metrów. Skręć w lewo na rozwitlenie. Aha. Czyli jedę prosto. Tak, na tym tak, etapie, tak. Tak, tak. No, cudownie. Coastal Road, nie. Nie na Safagę, tylko na Hurgadę. Skręć w lewo na rozwidleniu. O. No to tutaj, na tym, tutaj tak, 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 tutaj, tak, tutaj na skręt. I byśmy dalej tam, nie dalej 65, bo już żeśmy nie wjechali właśnie. Masz 95. Widzę, tak, tam po europejsku zrobione jest, już tam też nie. Nie idzie nie zobaczyć. Teraz jedziemy 16 km. Jeszcze. Po prostu tak. Po dziesiątku. No to nie wiem, czy damy radę. To jest też prędkość 90. No wiem, czy ja je sobie robię, nam chodzi o to, że ten, że będzie wolniej trzeba jechać. Tak. Ale w dużej 90. No i cudownie. Czyli to, co tam po lewo, nie jak widzimy, to są jakieś już północne rewiry Hurgady, tak? Lovely. Pojedziemy na zadanie 15 km, to są nas dalej czeka jakieś tam rodoce i będzie nam się pokazała. To jest nagroda po rządu, za chwilę będzie rądko jedno. Prawo i w lewo, dobrze, tak. Będzie rądko jedno, później będzie... No jest rądko drugie, potem trzecie, no dobrze, dobrze. Później będzie ta zawinka, wywinka. A to się pytam, no dobrze, dobrze, dobrze. Wszystko byś chciał tak wiedzieć. Tak, przewiduję, no, tam co na was czeka. Będzie, to będzie. Będzie to też dobrze. To nie będzie, no. Proszę Państwa, tak się z Dwiatkiem będziemy prowadzić dyskusję. Jedziemy na razie 14 km mamy. Prościutko, tak. No dobrze, tu muszę na prawo ten pan autobus, co tam stał, autokar, to ruszył teraz. Wiesz, chyba znalazł, jak ruszył, to nie wiem, to na pewno nie idzie dziesiątką. Bo ja jadę pierwszy z okocyrkę, bo on mnie dogania. No my nie możemy, bo na kolację nam nie starczy. Ty już płaci. Coś. Romantycznie. Oj tak. Czekają, więc jaka tutaj, proszę pana, policjanta jest tutaj ta, no, egzekucja tych przepisów. Żadna, zerowa, no. I gruz na poboczu leży. Świeciuszki, o, ktoś sobie kolejny gruz wrzucił. A, ktoś też mówią, że będzie radar. Ja tam gdzieś widziałam coś takiego. Było takie coś, tak? Ale nie widziałem nigdzie. Pojechał, widzisz, to ja tam pojechała, a ja jadę poniżej nawet. Patrzmy cały czas. Jadę wolniej. Wolniej. To jest tak, że oni tam informują, że w tych miejscach mogą być radary, no tak, ale nie zawsze stoją, tak? Tak? Ale mimo wszystko trzeba uważać. No. To też ja uważam już, tak? Uważam, że po prostu z tych uważania już... Nawet, że nie widzę nic, tak jestem wytężony w sensie obserwacji.
piramid, czyli wiesz, chyba warstwa, co rozerwali. Właśnie ci. I z tego rozbudowali hurgadę z tych wewnętrznych warstw. Kontroluj te 90 na godzinę. Cały czas jadę 85 w tej chwili, już tak jak na zapas, jak kierowcy we Francji. Bo na wszelki wypadek. No i tutaj widzimy też budowle w stylu greckim są. Gruty wystają. Obiekty niewykończone. Tak jak ksiądz na wszelki wypadek ma. Tak. Tu też widzimy. Jakoś miał fantazję, żeby tutaj coś budować. W jakim stylu i w jakim celu to powstało wśród tych morza gruzów po prawej stronie, nie wiem. Komu to miał służyć, do czegokolwiek. No tu jest jakieś, nie wiem co to jest, jakieś rządowe wygląda chyba coś być. Osiedla prawdopodobnie dla mieszkańców stałych tutaj, tak, którzy obsługują cały ten Majdan, ten Meksyk, tak. Ludność napływowa, która przyjechała do Hurgady zarobkowo. Przecież taka była spora część tutaj, bo jak nic nie było, to raczej skądś ludzie musieli przyjechać. Ale chyba oczywiste, to mi się wydaje być, co mówię. Piramid przywieźli. O, widzisz, zobaczcie ten. Takie ule takie może być. Jakieś takie, nie wiem, co to jest. Dobrze, jakieś rądko ja tu widzę. Na wprost. No, Hurgada Airport na wprost, tak mówią. Na znaku pokazują, czyli ja też na wprost. Nie ma tu żadnego rądka. No, rądkami jakieś tutaj są jakieś takie, bo coś tutaj, bo ta droga tak się skręca. Rądko będzie za. Nie oszukuj, za 4,2 km, ja to widzę teraz. Tu jest nawrotka, a my jedziemy tam. Nie ma tu rądka. Cudownie. Rozpoznawaj. Ja się już rozpoznaję. Przejść tu dnia. Pamiętaj, że tu jest 90. Cały czas jadę poniżej, no. Tam poleciał, wiadomo jak. Ten jedzie z kolei, jedzie, ten jedzie jakoś tak mocno limitczy, no ja już tak nie będę jechał jak on.
garażem osiągnął prędkość niższą. 3,4 km. Pierwsze kierunku twoje wyśnione, wyważone. Ja dalej na to będzie prosto. Drugi zjazd. No tutaj wygląda tak romantycznie. Tylko, żebyś chciał pójść na spacer. Oj tak. Bujna roślinność, gaje palmowe po prostu. Prawie jak przedmieścia Las Vegas. Tam nie ma takich hałd gruzu, tak chyba pamiętam. Tak zwalonych randomowo przez kosmitów chyba. No nie wiem, w sobotę te hałdy gruzu i po co. Komu się mogę chciało to robić, to jest najciekawsze. Strategiczne oczywiście w oddali. No tak. No znowu jakiś taki, tutaj może taka, to jest taka wersja śmieciarki chyba. I segregacją tutaj zbiera. Plastik tam, nie plastik. No plastik fantastyk. Tak. Półtora. To ronda twojego wyobrażenia. No jeszcze trochę. Półtora i półtora to ja. Trzy. Cały tor. A cały tor, aha, półtora w sensie, no to bardzo śmieszne. No no, tam jakieś Niemco zajechało swojstwo tam takie. A sobie odpowiedź logiczna nawet faktycznie. Ale się nie da, byłam dzieckiem, się nie da na to złapać. No ty byłeś myślącym dzieckiem, dobrze. Samolot startuje jakiś, proszę państwa. 500 metrów. Drugi zjazd. Co to? Już z blisko z mną pojedzie. Już się pas kończy właśnie. Tak się tu zdarza. Mobil jest to ważna sprawa, też jest. Jest rondo. Cudownie. Skrzyżowanie w ruchu okrętu. Drugi zjazd, czyli nie ten, tylko tam ja tak dalej na wprost mówiąc. W moim języku. Nie ten jeszcze. Nie na Outer Ring Road, czyli na Safagę, jak powiedziałem, tak? To by miało sens. Zjedźcie z ronda.
czas dla strażników. Kierowca jedzie odpowiednią prędkością, bo mam wrażenie, że rozrumakował. Tyle, ile rozrumakował, nawet poniżej. Pani kochana. O, Peugeot. Tyle, Peugeot. I Kia, i Ford, i co tam jeszcze było, jakieś te inne, te chińskie też wynalazki. I Peugeot też, Peugeot. Peugeot, ale z Triangiem. Pani ma. Mobile już pani, no dobrze, no. Mobile, okej, okay. Psów. Właśnie, właśnie. To ma już lotnisko, wiesz, nie tylko turystyczne. A, no właśnie, to może. Płot jest taki, jak piramidę by zbudował z tego kamienia, po prostu ten płot zbudowali, no ale dobrze. Pewnie lotnisko, powiedzmy też. Klasyczne, stare, te kurgackie, bo tam już jest jakieś nowe. A nie, to nowe to będzie koło z do Barcelony. Dobra, to już nieważne, nie miałem uwagi. No i dobrze, teraz będziemy chyba w prawo musiał pojechać. Chwileczkę, tak? I nawrotka w lewo, tak? I potem tak po ukasku tam, aha, i tam, tam. Jesteś pewny, że chcemy tymi poszczególniczkami tam jechać? Dobra, zobaczymy. Jakimi bocznymi? To jest najprostsza droga, jaka jest. Nie miałem metr szerokości. Jak będzie miał. No. Skręć w prawo. Jeżeli miałem metr szerokości, to pozwolę tutaj prawo poprowadzić przez te wąskie uliczki, dobrze? To skąd wiesz, jakie uliczki? Tak się... Wysypuje. A co to jest? Jakiś taki bunkier albański na tym na górze? Co to jest? Dla ufolotków. Ufolotków, tak. Ja przyjadą i poprawią piramidę. Skręć w prawo, następnie skręć w lewo. No dobrze, dobrze. Dlatego się chczaję na lewym pasie, żebym miał do tego lewego skrętu tak. Bliżej. Dobrze się czaisz. Dobra, tutaj nawet tam, nic nie tam. Jedzie. Tam, widzisz, jest napisane. Proszę pani. Co to znaczy? A tu nawet... jakaś cywilizacja jest, pani. Jakieś krawężniki pomalowane, jakieś lampki chyba są nawet. O, reny, reny. Skręć w lewo. Następnie skręć w lewo. W prawo mam rozkręcać, a nie w lewo, panie nawigatorze. Na razie w lewo. Skręć w lewo. Tam cały czas skręcowuję. Może będzie w prawo, bo tak droga będzie szła. Nawet. Aha, to o to mu chodziło. To może jak taką mam ideę, no to tak. Bo tutaj będę potem w prawo kiedyś skręcał. Tak, tak. Tak. Chcę się na prawo pas ustawię. To już wygląda jakoś bardziej tak, powiedziałbym, jak miasto. I hopek jest, to już musi być cywilizacja egipska ewidentnie. Dobrze. Czyli jedziemy na razie prosto, nie świadku, tak? Tak, 1,1 km będzie w prawo. Dobrze, Oriental Weavers. Parking wują. Co chwilę państwo, to 60 jest, tak, to już. I radar kontrol. O tyż, o kurde. Czuję. W Warszawie prawie, że. Dobrze, co tu się dzieje? Jeszcze kawałek, tak? Tak, się tu znam. I jakieś owocki pan tu sprzedaje, ładne. Tak, to spokojnie sobie przejdziemy, poszukamy. Jeszcze, jeszcze. Tak. 600. No i pan przez ulicę przechodził. Hopka.
razie jest... Za 600 metrów. Metr. Skręć w lewo. Bo to dopiero to będzie te wąskie. Metr. No bo wiesz, to dopiero to... Metr. Dlatego dopiero dojedziemy miejsce. Żeby to metr szerokości. Przypuszczam, jak jest 6 metrów. Jak ile mam wpływ w lewo? Ile mam w lewo skręcać? Za 550 metrów. Prawo, drugie drwinia, bo ja dopiero skręcam w prawo, tak? Dobrze, to już zajmę pozycję strategiczną w lewym pasie. Droga prowadzi tak. No właśnie, się robi tak jak lubię. Skręć w lewo, następnie skręć w prawo. Już. No nie wiem właśnie. Nie, 70 metrów. Nie, nie. Tam. Paweł, tam się jadą 70 metrów, bo tam. Co tam? Z tą drogą, drogą, tak nie ma tu dola. Mówisz, meandruje, ale ja się tak, trzymam, tak? Tak? Niczego tutaj nie wymyślam. Nie. Patrz, co tu w ogóle dziadek jest, dobrze? Pod kątem jakimś wszelakim jedzeniowym i tak dalej. Owoce widzę jakieś, sklepiki widzę jakieś. Tu jest jakieś te kebaby, czy to? Kebaby, tak. No to jest jakaś też opcja, to jest trochę daleko w sumie. No nie, no to jeszcze bliżej. Dobrze, jadę w lewo tam, tak tutaj? No tak, poczekaj. No tak, tak, oczywiście, tak, dobra, tak. Tak po łuku tak, jakby. Tak. Cały czas jakby tą drogą, no. Patrz, tak, 1,2 kilometra, no to tą drogą. Oczywiście, dziadku. Spokojnie. Dalej w lewo też po łuku. Jednak jest to jakaś droga lokalna, no tak, no, ale tu jakieś się spodziewałeś. Tu jakieś coś jest, nie wiem. Jakieś się spodziewałeś. Jedzeniowia. Nieważne, Michał, bardziej, nie ma jakiegoś, ale nieważne. Ładnie jedziemy, na razie nic się nie dzieje. Jest dobry wybór, dziadku twój. To nie mój, tylko nawigacja. Nawigacja, no to lepiej, no ale tyle się nawigacją to zarządzała, więc tam jakieś było coś jedzeniowia, mi się wydaje, byłoby coś. No tu hopek taki, że po prostu tego Mercedesa nie widać było, jak on za niego zjechał. Felgi widzę, kopaki, opony. Dobra. Jeszcze prosto tutaj. Potem tak, za tym prosto wywiniemy w prawo, tak? I tam za rogiem ma być ten nasz obiekt, tak? No dobrze. Tak, tak mówisz, to tak będzie. No, o, to Opel musiał, to Mercedes, ale nie to Opel. Iże, tak podobnie jest. Jakaś pani europejska wyglądała, szła z plaża. No dobra. Masz Mercedes, chciałeś. Zakładamy, że to nie jest jedna kierunkowa. Ja dalej prosto jadę, tak? Połączył światełka. Stomach.
mógł. Widzę za więcej europejskich twarzy, więc to jest też ciekawa sprawa. Ale prosto jest od Kutaisy. 220 metrów. No co, pamiętasz, ta gipsarka nie wyglądała? No. Dobrze. Za 150 metrów skręć w lewo. Cudownie. O, ci też, te mitki jakieś takie idą. Raczej. Skręć w lewo. Następnie skręć w prawo. 80, tam jak wyjechał. Tam jak sam. Co to wie? Tu. Metr. Cały czas mamy metr. Skręć w prawo. Następnie miejsce docelowe będzie po prawej stronie. To ile dobrze zaznaczył niedźwiadek? To jest pytanie. No raczej chyba dobrze, tak jak ja kojarzę z Google'a. To na wzgórku tutaj o, będzie Turkish Airlines, tak? Jest tutaj zielono. Tak, to ja chciałem powiem zaparkować. Tak. Miejsce docelowe jest po prawej. To jest jakiś parking, czy nie? No właśnie tutaj się chyba zobaczymy, gdzie jest parking. Parking na razie. Metr. No, bardzo mnie doprowadziłaś. Więc mieli Państwo, zajechaliśmy na miejsce, jak widać. Idziemy się rejestrować.